No dobrze. Miałem dzisiaj zamiar w podcaście zdementować inaczej. Obiecałem, że zdementuję pewną kwestię, która padła w poprzednim odcinku, mianowicie powiedziałem, że Donald Trump kwestionował pandemię koronawirusa. Oczywiście to nie jest prawda. Donald Trump mówił bardzo wiele, bardzo różnych rzeczy na temat koronawirusa. Najbardziej takie zbliżone do kwestionowania było powiedzenie, że koronawirus jest jak grypa. Ja uznaję to za kwestionowanie, dlatego już się tłumaczę, dlatego że grypa nie jest jakby to, że, czy coś jest pandemią, czy nie jest pandemią, nie wynika z tego, że coś jest groźne albo mniej groźne, tylko bardziej z tego, jak się to rozprzestrzenia. No tak, groźne, ale nie w sensie, że zabijające, tylko rozprzestrzeniające się, czyli że nie można tego powstrzymać, nie ma szczepionki na to, nie ma leków i w tym sensie koronawirus do niedawna różnił się skrajnie od grypy, ponieważ on stwarzał zagrożenie pandemiczne dla świata, rozprzestrzeniał się bez ograniczeń, nie byliśmy w stanie nad nim zapanować, zresztą tak naprawdę nadal nie jesteśmy, a nad grypą w jakiś sposób jednak panujemy. Są szczepionki, co prawda co roku trzeba opracowywać nowe, co roku są to inne szczepionki, ale z grubsza rzecz biorąc nie ma czegoś takiego jak pandemia grypy. Nie dzisiaj, kiedyś może ta Hiszpanka jak była czy coś, ale w tym sensie porównywanie koronawirusa do grypy jest dla mnie w pewien sposób negowaniem zagrożenia pandemicznego. Ale rozumiem oczywiście, że ktoś może to odbierać zupełnie inaczej i nie widzieć w tym negowania. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem z cyklu Czarno to widzenie z. Koncepcja Czarno to widzenie z polega na tym, że zapraszam gości, ale w odróżnieniu od tych podcastów wcześniejszych z gośćmi, gdzie temat był ściśle związany z osobą gościa i rozmawialiśmy na ten temat, to w cyklu Czarno to widzenie z będę zapraszał bardzo różnych gości i z wszystkimi będę rozmawiał, wychodząc od punktu wyjścia, którym są czarne wizje. Czarne wizje, czyli ogólnie rzecz biorąc to, czego się obawiamy, co powoduje, że chcielibyśmy się na coś przygotować. I dlaczego to jest takie istotne? Otóż chodzi o to, że zadałem sobie takie pytanie, taki eksperyment myślowy, nie wiem jak to nazwać. Chodzi o to, że po prostu ludzie, którzy stwierdzają, że chcą być prepersami, zaczynają czytać materiały preperskie i dowiadują się, że prepersi przygotowują się na blackout, na pandemię, na kryzys finansowy. Albo inaczej, czytają najpierw materiały preperskie, dowiadują się, że prepersi przygotowują się na pandemię, blackout i kryzysy finansowe i postanawiają zostać prepersami. I wokół nich w pewien sposób kształtuje się taka bańka preperska, taki kanon zagrożeń. A ja chciałem dowiedzieć się, jakiego rodzaju zagrożenia budzą niepokój w innych ludziach. Dlatego stąd też pomysł, żeby rozmawiać z różnymi ludźmi, niekoniecznie ze środowiska preperskiego, chociaż podejrzewam, że z jakiegoś powodu, znaczy każdy z tych gości w mniejszym lub większym stopniu może być w jakiś sposób mniejszym lub większym prepersem. Właśnie wydzwaniam gościa dzisiejszego, którym jest profesor Leniuch. Ja już zacząłem nagrywać, wiesz? Super. Właśnie cię przedstawiłem, kiedy napisałeś, żebym się z tą połączył i tadam, wchodzisz właśnie w tym momencie. Profesor Leniuch. Tak, we własnej osobie witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeżeli chcesz, możesz się przedstawić w taki sposób, w jaki chcesz, bo ja ostatnio jestem taki bardziej anonimowy i wyszedłem z założenia, że moi goście też, jeżeli chcą, mogą zachować anonimowość lub nie chcą, jak wolą. Także możesz powiedzieć o sobie tyle, ile chcesz. Wiesz co?
To bardzo kuszące jest, bo ja ogólnie w internecie występuję pod pseudonimem profesor Leniuch, a nazywam się Piotr Wiejaczka i, że tak powiem, jestem takim internetowym twórcą, który gdzieś musi tą swoją kreatywność wyciągnąć z siebie. Po prostu męczy mnie, jak długo nic nie robię. To się zaczęło od pisania blogów, później było nagrywanie vlogów jakichś podróżniczych, później podcast, jeden, drugi, trzeci, czwarty, w zasadzie bez montażu, bez cenzury, które później wyemigrowało do innego podcastera, Grzesia. Coś mi tutaj przerywa. Internet. Połączenie przerwane. Może radio internetowe. No właśnie, bo przerwało mi coś tutaj internet. No właśnie, chciałem podkreślić to, że jesteś twórcą podcastów i to już kilku podcastów. I... Słuchaj, tak, bo kiedyś miałem taką sytuację, że znajomy z nocnego radia zaproponował mi, żebym poprowadził audycję. Ja mówię, stary, ale nie mam o tym bladego pojęcia. On mówi, a wiesz, to ja ci powiem, jak możesz skonfigurować program. No i tak kliknąłem nadawaj no i miłość do gąbki pozostała. To jest fantastyczne uczucie, kiedy możemy sobie tak porozmawiać do gąbki. Jeszcze fajnie, jak możemy porozmawiać sobie z ludźmi, prawda? Mhm. Ale podcasty same w sobie są fantastyczne, także znam takich, co słuchają w drodze do pracy. No właśnie, ja dzisiaj słuchałem sobie rano w drodze do pracy twojego najnowszego podcastu Momenty, który właściwie można powiedzieć nagrywasz z kotem. Tak, z Luną. To był podcast, który był nagrywany, już nie jest, ponieważ już nie jest? Platforma... No, platforma Anchor FM, która go hostowała, stwierdziła, że po prostu mi go usunie. Zbanowali wszystko, usunęli, po czym napisali dlaczego. A jak się odwołałem i powiedziałem, że po prostu argument, którego użyli pod tytułem puszczanie muzyki tam nie miało miejsca, odpisali mi, że faktycznie sprawdzili. Pomyliliśmy się, przepraszamy. No i to by było na tyle. No to chyba jest kwestia jakiegoś automatu, nie? Że oni usłyszeli, że masz muzykę w tyle i pewnie pomyśleli, że to jest... Wiesz co, tak, muzyka w tle tam była, oczywiście. Zresztą tyle, bardzo tylko, fajna. Dziękuję, nie ja wybierałem, bo to była właśnie muzyka, którą Anchor sam daje twórcom do... właśnie jako podkłady muzyczne. Mhm. Jak kończysz nagrywania w aplikacji Anchora, mogłeś sobie po prostu wybrać podkład muzyczny, który on po prostu się dogrywał z automatu i w czasie publikacji odcinka miałeś audycję już z podkładem muzycznym, który często się przydaje. No, jak człowiek ma chwilowy taki zastój w myślach, to ta akurat muzyczka leci. No i za tą muzykę właśnie poleciałem, za ich własną muzykę. Bardzo fajny, taki spokojny klimat ta muzyka dawała. Jeszcze te kroki, chodziłeś po jakichś kamieniach z tym kotem, prawda? Jakieś spacery wieczorne czy tam poranne. To były w zasadzie nocne wieczory, wieczorno-nocne spacery z kotem i przemyślenia z dnia, co tam wpadło do głowy. A powiem, że właśnie żałuję bardzo, że tak Anchor postąpił, bo podcast fajne zasięgi zaczął generować i w 10 odcinku był. No, mam nadzieję, że jednak będziesz go kontynuował w jakiś inny sposób. Czy... Mam już plan i... Dla osób zainteresowanych zapraszam na wiejaczka.com tam albo na radiodialog.pl. Tam się pewnie coś... Ja jeszcze może wspomnę, że Radio Dialog, na którym można też słuchać Apocast, a wcześniej Preppers Podcast, to między innymi też jest twoja inicjatywa. Ty założyłeś tą stronę. Tak, założyłem ją, bo szukałem miejsca, w którym ktoś, kto chce powiedzieć, co mu leży po prostu na sercu, będzie mógł bez jakichś, nie wiem, wielkich oczekiwań ze strony założyciela po prostu przyjść, włączyć sobie, nawet spróbować, jak to jest. Ustawić sobie program, włączyć nadawanie i mówić do całego świata. Szukałem miejsca wolnego od cenzury, wolnego od tego, że musisz być profesjonalny, wolnego od tego, że ktoś patrzy na ręce i będzie cię oceniał. Nie, jeżeli przyjdziesz, ty podpisujesz się pod swoją audycją, swoim pseudonimem, czy swoim imieniem, nazwiskiem i to ciebie ludzie będą oceniać. Ja nie patrzę na Radio Dialog z perspektywy tego, że to jest miejsce, na którym ja mam zarabiać, wręcz przeciwnie. Ja po prostu chciałem, żeby ludzie mogli przyjść i powiedzieć to, co chcą powiedzieć.
W imię wolności. Taki jest motto tego radia. Mhm. Radiodialog.pl. Jak tam będziecie, to właśnie tam są podcasty, zarówno podcasty profesora Lniucha, jak i moje, jak i jeszcze paru innych twórców. Ja powiedziałem tutaj, zanim się połączyłem z tobą, powiedziałem, na czym polega koncepcja tego cyklu Czarno to widzenie z. I tutaj chciałem cię zapytać, ponieważ powiedziałem o tym, że zamierzam zapraszać bardzo różne osoby z bardzo różnych środowisk, dlatego żeby poznać bardzo różne punkty widzenia. Czy ty uważasz się za prepersa? Tak i nie. Mhm. Ja uważam się za prepersa, ale nie w tym modelu, który obecnie jest modny, że bycie prepersem jest modne, gdzie musisz, nie wiem, kupować najdroższe sprzęty, gdzie musisz posiadać nie wiadomo jakie urządzenia satelitarne, nie wiadomo, telefony. Nie w tym kierunku. Mhm. Ja uważam siebie za prepersa bardziej, jeśli chodzi o praktyczność. Od naprawdę dawna, nie wiem, czy to jest kwestia wpojenia mi tego gdzieś w dzieciństwie, bo jakoś nie kojarzę, żeby moi rodzice jakieś dobro, czy jakiś czas, że a co gdyby nagle się nam coś wysypało, nie wiem, przyjmijmy, nie ma dostaw na przykład jedzenia, albo jest zima, może być tak, że nie dojadą, prawda, z produktami do sklepów. Ja nawet nie wiedziałem, że to się nazywa bycie prepersem. Mhm. To są takie proste rzeczy właśnie z życia, gdzie człowiek powinien mieć, tak wydaje mi się, z charakteru, z automatu, że powinien myśleć nie o tym, co jest dziś i co będzie najdalej jutro czy pojutrze, tylko tak wybiegnijmy tydzień, dwa tygodnie do przodu i pomyślmy, co może nas spotkać. I tutaj właśnie bardzo dobrze zweryfikował przygotowania tych prepersów, powiedzmy takich praktycznych, zweryfikowała sytuacja z tą pandemią, z którą mamy teraz do czynienia, gdzie są ludzie, którzy po prostu byli przygotowani na to, że nagle muszą nie wychodzić z domu, bo jest zakaz, prawda? Mm. A jest masa ludzi, którzy bagatelizują takie rzeczy i później się to niestety bardzo odbija. Myślę, że ważniejsze, że od tego, czy się jest prepersem modnym, jest ważne, żeby być prepersem praktycznym. Niekoniecznie się nazywać prepersem, po prostu dbać o to, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę, siebie, domostwo od zagrożeń takich pierwszych, które nas mogą spotkać, typu jakiś pożar, mieć tą gaśnicę w domu, mieć jakiś koc gaśniczy w domu, apteczkę, znać tą apteczkę przede wszystkim, co w niej jest, i daty ważności i jak tego użyć. Po właśnie takie przygotowanie produktów, które mogą się nam przydać. Na zasadzie każą nam nie wychodzić z domu, bo chyba w Chinach tak teraz wprowadzili, że nakazali ludziom zamknąć się na tydzień w domach i nie wychodzić. W niektórych tam rejonach oczywiście, upraszczam. No i osoba przygotowana, praktyczny preppers, no powie okej, no to odpalę internet i będę siedział, ale nieprzygotowana stwierdzi, no to mam problem, prawda? Właściwie można powiedzieć, że to jest troszeczkę takie po prostu planowanie, troszeczkę wyglądanie w przyszłość, ale to też jest coś takiego, jak mówiłeś o tym, to mi to budzi skojarzenia z czymś, co nasi dziadkowie praktykowali. Takie bardzo praktyczne podejście, nie wiem, chociażby te gotowanie słoików i tak dalej, to coś, co dzisiaj ludzie tego nie robią, a kiedyś to było normalne w sumie, nie? I to się nie nazywało bycie prepersem, tylko po prostu wszyscy tak robili. Po prostu bycie przygotowanym nawet na tą zimę, prawda? Miałeś w lecie tam jesień zbiory i przygotowywałeś się na to, że zima może zaskoczyć i trzeba się zabezpieczyć. Tak, ja myślę, że ten całe nazywanie wszystkiego bycie prepersem jest trochę może nie na miejscu i to może niektórych zniechęcać, że a nie będę się tym zajmował, bo nie chcę być nazywany jakimś prepersem, przecież to nie jest ujma, bo bycie prepersem to akurat bycie przygotowanym, ale to jest taka trochę nowomowa dla mnie. Trochę taki marketing, nie? Tak, zwłaszcza, że jak
popatrzysz troszkę w internet i wpiszesz tam słowo prepping czy preppers, to zaraz się pojawiają modele noży, modele broni i w ogóle strasznie to jest takie zmilitaryzowane, mi się wydaje. Tak, to, tak. To chyba powinno być bardziej na zasadzie tego, że no budzisz się, no przyjmijmy, jesteś w domu takim preppersem, mieszkasz sobie w domu gdzieś na jakimś uboczu, za bardzo nie ma ci kto pomóż, no i przyjmijmy, spadłeś ze schodów, złamałeś nogę, prawda? Nie możesz jakoś się za bardzo skontaktować ze światem. No i chodzi o to, żeby sobie jakiejś nawet chociaż pomocy udzielić. A ja znam ludzi, którzy nie mają nawet bandaża w domu, także jakby się im coś stało, no to no ambulans może długo jechać. Mhm. Dlatego być przygotowanym po prostu. Tak sobie pomyślałem, jak teraz o tym mówimy, że to, że to kiedyś było normalne, a że dzisiaj nie jest to normalne, wynika troszeczkę z takiego postępu, nie? Że wszystko dzisiaj mamy na wyciągnięcie ręki, że są te supermarkety, a kiedyś faktycznie te przygotowania miały związek z takim cyklem rocznym, że po prostu była zima i na zimę trzeba było przygotować sobie zapasy. Dokładnie. Dzisiaj tego dokładnie. Nie ma i właściwie postęp sprawia, że jesteśmy coraz bardziej leniwi, coraz bardziej wygodni i coraz bardziej nieprzygotowani. Coraz bardziej nieprzygotowani i też coraz mniej dbamy o to, wydaje mi się, bo pamiętam sytuację, jak ogłoszono na początku roku pierwszy lockdown w Irlandii, bo słuchacze może nie wiedzą, ja w Irlandii mieszkam od półtorej dekady. To pamiętam, jak to był szturm na zdrowie. Dzięki. To był szturm na sklepy, gdzie ludzie po prostu pojechali i hurtem wykupywali absolutnie wszystko, co było pod ręką. Ja mieszkam w kilkunastotysięcznym mieście, w którym jest około 10 sklepów, z czego 5-6 to są takie naprawdę ogromno powierzchniowe. I wykupili absolutnie wszystko. Pytanie, po co? Później te rzeczy prawdopodobnie wszystkie hurtem wyrzucili do śmieci. Ale znam ludzi, którzy pomyśleli lepiej i kupili rzeczy, które mogą się im przydać. Były takie rzeczy właśnie w puszkach, jakieś makarony, takie rzeczy, które mają długą datę ważności. No ale jak się stało w kolejce i patrzyło, co ci ludzie kupują na te czarne, na tą czarną godzinę, na te czarne, wtedy jeszcze myślano, że to będą tygodnie, no to no nie przemyśleli tego. Ludzie nie myślą tak. Tak jak mówisz, ta nowoczesność nas troszkę uśpiła i w zasadzie teraz zamiast przygotowywać cyklem rocznym, to możemy iść do sklepu i tak, kupić wszystkiego na tony. I tylko pytanie, kupisz i co z tym zrobisz? Wyrzucisz, jak nie zużyjesz? Nie. To no właśnie, dostępność jest właśnie w zimie świeżych owoców na przykład. No i ci ludzie, którzy nie posiadają wiedzy o tym, co jest, co należy kupować na takie długie przechowywanie, kupują na przykład takie bezsensowne rzeczy, typu właśnie owoce świeże, które się zepsują za jakiś czas i oni ich nie zjedzą. To jest chyba różnica no taka podstawowa. Dokładnie. Ja pamiętam, jak ludzie hurtem kupowali gotowe, upieczone pieczywo i zastanawiałem, po co. No to jest najbardziej bez sensu chyba. Bo jeszcze o ile możesz troszkę zamrozić, no chyba, że masz taką przemysłową zamrażarkę, takiego kwadraciaka gdzieś w domu, 300-500 litrów, no to wrzucisz ten bochenek, później rozmrozisz, ale jak kupujesz 20 bagietek, no to co sobie z nimi zrobisz, prawda? No właśnie, a propos, skoro jesteśmy przy pieczywie, to ty chyba pieczysz chleb, prawda? Tak, to ja piekę chleb i trochę się nim chwalę na Instagramie. Chleb i chyba wędliny też chyba robisz, tak? Tak, my sobie ogólnie staramy się z Madzią wprowadzić takie coś w domu, żeby być w jakiś sposób samowystarczalni. Właśnie troszkę tak pod to bycie przygotowanym, żeby mieć jakiś kawałek mięsa, mieć mąkę, mieć takie rzeczy, które się nam mogą przydać, że przyjdzie sytuacja kryzysowa i my wiemy, że my jesteśmy na ten tydzień, dwa tygodnie do przodu zabezpieczeni, nawet za w zasadzie twoim podcastem, tylko nie jestem sobie w stanie przypomnieć, który to był odcinek. Zacząłem myśleć właśnie o zabezpieczeniu wody w pojemniki, no bo to jest rzecz, którą faktycznie twój podcast, nazywany wcześniej Preppers Podcastem, uświadomił mi to odcinek. To był chyba odcinek z gościem, z tego co pamiętam. Pewnie z Krzysztofem Lisem, odcinek o suszy, jak kojarzę na szybko. Coś musiało być na ten sens, bo pamiętam, że zacząłem myśleć, okej, ale faktycznie, gdyby się coś stało,
no to nie mam najbardziej potrzebnej rzeczy, nie mam wody. No co mi z tego, że będę miał pełen brzusiu, jak uschnę, prawda? Mhm. Bez jedzenia wytrzymasz, bez wody no nie bardzo. Więc zacząłem o tym myśleć i mam zabezpieczone tak, że w razie czego pociągniemy z rodzinką. Mhm. A możesz zdradzić, jaki system stosujesz? Nie no, to są po prostu pojemniki, butelki tylko duże na wodę. Tak. Ale jakoś tą wodę rotujesz, czy ona... Tak, oczywiście. Mhm. To nie jest tak, że to jest woda, która będzie wlana tam w marcu i będzie czekała rok. Nie, ale to jest właśnie rzecz, którą twój podcast mi uświadomił, że tak naprawdę zadbałem o pełen brzuszek, ale jednak zapomniałem o tym, że jeszcze należy tą wodę zabezpieczyć. No to miło słyszeć. Jak sobie tak pomyślę wtedy, my jeszcze mamy też to szczęście takie, że mamy dość duży pojemnik z wodą na poddaszu, bardzo duży, więc na jakiś czas on nam wystarczy, ale otworzyło mi to oczy na to, że w tym przypadku akurat nie byłem przygotowany, za co dziękuję. No dobrze, to znów coś mi internet szarpie dzisiaj. Przedstawiłeś się już, mamy za sobą pierwszą część, właściwie tak chciałem przejść teraz do takiego pytania kluczowego, czyli co twoim zdaniem jest największym zagrożeniem dzisiaj dla świata, dla ciebie, dla twojego otoczenia najbliższego? Czego ty się obawiasz i na co ty się w największym stopniu przygotowujesz? Powiem tak, to nie, nie to raczej nie można powiedzieć, że to jest jedna rzecz, o która spędza sens powiek człowiekowi, bo chyba w dobie tej informatyzacji, tego naszego postępu, tych problemów poniekąd przybywa. Ja na przykład mam ogromny problem z tym, że coraz bardziej mamy okrojoną naszą wolność słowa. Ona jest nam tak odbierana po troszku. Jeżeli gdzieś publikujemy rzeczy, gdzie znowu panuje cenzura, coś jest niewygodne, możemy łatwo zostać usunięci, no bo godzimy się na to w regulaminach, których naprawdę jest coraz ciężej czytać, że dany portal, dana platforma może z nami zrobić co chce. A z drugiej strony boję się tego, że ta wolność słowa jest wykorzystywana w drugą stronę przez niewłaściwych ludzi. I mam tutaj na myśli fake newsy, o których też było w twoim odcinku, chyba tak, z Piotrem Borowskim. Mhm. Wiesz co, ta sytuacja, znowu się odwołam do sytuacji naszej tutaj z tą pandemią, ona bardzo obnaża to, jak wiele kłamstw, wiele fake newsów, czyli takich wiadomości nieprawdziwych, które mają za zadanie jakoś emocjonalnie na nas wpłynąć, jeszcze najlepiej wprowadzić nas w błąd, tak żebyśmy w to uwierzyli, sprawia, że teraz to widać, jak bardzo ludzie nie weryfikują źródeł. Ja jestem u nas w rodzinie taką osobą od weryfikacji, nie mówię tylko o mojej najbliższej rodzinie, ale często jak ktoś nawet z dalszej rodziny mi coś podsyła, ja mówię okej, spoko, ale ja to sprawdzę i dam ci znać, co o tym myślę. I naprawdę to już mógłbym liczyć grubo, już by mi dłoni zabrakło z moimi palcami, żeby podliczyć wszystkie te wiadomości, które przychodziły na temat pandemii, szczepionek, tego, że chcą nas wyzabijać i oczywiście Bill Gates chce sprawić, żebyśmy wszyscy byli bezpłodni. Wiesz, o co chodzi. No, wszyscy się kąpiemy w tych wiadomościach i troszkę mnie martwi to, że ludzie bezkrytycznie, a Facebook stał się do tego idealną platformą, po prostu dzielą się informacjami na potęgę, których nie weryfikują. Ja nie żeby twoi słuchacze nie odebrali tego źle. Ja nie stoję po stronie koncernów. Nikt mi za to nie płaci. Nawet nie chodzi mi o tą szczepionkę czy coś. Po prostu chodzi o to, że ludzie nie weryfikują tego, co słyszą, co czytają, widzą na jakimś filmiku i to jest dla nich już prawda objawiona. Ale nikt nie pyta o źródła. I to jest trochę rzecz, którą się chcę zająć w najbliższym czasie. Ale
Może jeszcze nie będę tego reklamował. Zapraszam tak troszkę w przyszłości do mnie na stronę wiejaczka.com. Tam prawdopodobnie znajdziecie informacje o tym, co mi teraz siedzi w głowie, bo to jest właśnie... Ja miałem takie sytuacje. Teraz chyba słynny przykład z tą dziewczyną, co paliła śnieg w Hiszpanii. Widziałeś to? Tak, widziałem. No właśnie, no to powiem ci, że no, mój telefon się rozdzwonił, jak zacząłem dostawać wiadomości o tym, że co tam się dzieje, popatrz co nam robią i w ogóle, no ja mówię, poczekajcie, sprawdźmy o co chodzi. No i oczywiście wyszło jak wyszło, prawda wyszła na jaw i dużo takich informacji ostatnio dostaję od szczepionkowców, antyszczepionkowców, proszczepionkowców. A ja ich tak wszystkich weryfikuję i im oddaję te wiadomości zwrotne. Mówię, tu się mylisz, tu nie masz racji, a tutaj popatrz w źródła, prawda? Odnośnie tego śniegu, śniegu to jest to, nie wiem, czy kojarzysz Tomasza Rożka. Nie, ale przybliż mi. On jest, nie pamiętam w tej chwili, czy doktorem, czy profesorem, chyba doktorem. Ma kanał na YouTubie i on właśnie weryfikował to z tym śniegiem. Na żywo opalał najpierw śnieg taki na choince, na drzewie śnieg, który tam rzeczywiście się topił przy zapalniczce i z tego samego śniegu zrobił śnieżkę i też ją przypalał. Aha. No i dokładnie tak samo się zachowywała jak na tym filmiku tej dziewczyny. Po prostu wyjaśnił, że jak zbijesz ten śnieg, to z jednej strony on się podgrzewa, ale z drugiej strony ta masa śniegu go schładza, więc on się nie topi, tylko osmala. Takie proste. Nauka to lubię kanał, Tomasz Rożek. Tak. Nauka to lubię, tak. Także no, weryfikacja tego była bardzo prosta. A czy ty się spotkałeś w ostatnim czasie z takimi rzeczami, gdzie ludzie ci podesłali jakąś informację, którą, wiesz, aż ich rozgrzała i nagle, wiesz, zacząłeś szukać weryfikacji. Ludzie, uspokójcie się. Nie ma takiej tragedii. I czy do ciebie też dociera, czy to tylko jakaś tak specyfika Polonii? Nie tyle. Właśnie to być może to jest specyfika Polonii w Irlandii, że bardziej jest jakby dociekliwa. W Polsce mam wrażenie, że jak mam kontakt z ludźmi w mediach społecznościowych i jest jakaś dyskusja, to oni są już na 100% przekonani, że mają rację. Tam nie ma żadnej wątpliwości. To jest po prostu... prawda objawiona. Tam nie ma takiego, że wiesz, że jakieś argumenty. Jeżeli już coś przy jakiś argument podajesz, to zaraz on zostanie w jakiś sposób tam wyśmiany, czy tam zbity. Znowu cię chyba rozłączyło. Cały czas. Ja ciebie słyszę. Słyszysz mnie cały czas. Okej, okay, no to tak, mi się tu wyświetla coś takiego, że problem z połączeniem, ale w takim razie nie ma się czym przejmować. Wiesz co, właśnie to chciałbym zachęcić twoich słuchaczy, weryfikujmy źródła, naprawdę, to wiem, że to jest okropne, co powiem, bo to weryfikujmy źródła, nie dajmy się oszukiwać i to zajmuje bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu. To jest też bardzo trudne z uwagi na to, że często trudno dotrzeć do źródeł, albo też weryfikacja wymaga posiadania jakiejś wiedzy głębszej z jakiejś dziedziny. No ja się w wielu rzeczach zdaję po prostu na, nie wiem, na naukowców, na lekarzy. Raczej nie mam tendencji do kwestionowania rzeczy, które wychodzą bezpośrednio od lekarzy czy od naukowców. No tak, wiem, że to jest duży problem dzisiaj i też może to być, na przykład ty możesz powiedzieć, że to jest problem, że ja z kolei nie weryfikuję tego, co mówią lekarze, nie? Wiesz co, mimo wszystko bardziej jestem za tym, co mówią lekarze, niż to, co mówią chociażby ci alternatywni lekarze, których mamy wyzyw, no, słuchałem specjalistów dzisiaj, bez... Dzisiaj słuchałem tego twojego odcinka podcastu, w którym opowiadałeś o tym rytuale podawania jakiegoś jadu z żaby gdzieś tam na jakąś otwartą ranę i jakieś oczyszczanie. Tak, to się dzieje w Polsce. To było w Polsce, tak? Tak. To jest program z Przemkiem Kosakowskim, Inicjacja prawdopodobnie. Któryś tam z odcinków, chyba 6. sezonu, z tego co pamiętam. No powiem, no grubo, bo ktoś nie pójdzie do lekarza, no bo przecież lekarz to jest ten zły, on pracuje dla koncernów, on dostaje na pewno za sprzedanie mi jakiegoś leku, to on dostaje takie krocie, no wypadł do hotelu na Mazury, ale pojadę do jakiegoś szamana, który wbije mi tam, przypali skórę, po czym poda mi jad z jakiejś żaby, a ja później dostanę konwulsji i jak z tego wyjdę, to dobrze i to jest prawdziwe oczyszczenie. No nie, mówmy stop bzdurom po prostu i
Może tak kanał nazwę niedługo. Ale jednocześnie powiedziałeś, że ty sam się nie zaszczepisz na koronawirusa. Albo że będziesz to odwlekał. W tym odcinku powiedziałeś, że będziesz to odwlekał najdłużej, jak to tylko będzie możliwe. Będę odwlekał, ale nie powiedziałem, że się nie zaszczepię. Mhm. To jest zupełnie co innego. To jest najbardziej racjonalne myślenie. Ja póki co jestem na takim etapie, w którym nie muszę. Zanim do mnie ta kolejka dojdzie, to prawdopodobnie będzie rok 2023. No więc właśnie. I do tej pory będę wiedział, gdzie jesteśmy. Dzisiaj już zalała mój telefon informacja, już ci zacytuję, mam telefon koło siebie, informacja pod tytułem, oczywiście, sekunda, to jest właśnie od ludzi, którzy są antyszczepionkowi, że Pfizer wszystkich okłamał, Izrael informuje, że skuteczność szczepionki jest znacznie niższa, bla, bla, bla. Napisałem spokojnie, ja sobie to zweryfikuję, odezwę się na czasie, prawda? I żyjemy w takim czasie trochę zwariowanym, gdzie prawda i kłamstwo na tych platformach, platforma nie wie, co jest prawdą, co jest kłamstwem i tak i ludzie się tym wymieniają. Specyfika na przykład naszej irlandzkiej Polonii niektórych osób jest taka, że absolutnie powszechnie uznawane za wiedzę i co jest medycyną, jest złe, jest to według nich, co mówią alternatywni, co mówią jacyś znachorzy na YouTubach. Wiadomość, leczenie się naturalnymi rzeczami, okej. Dbanie o zbilansowaną dietę, okej. Suplementacja, dobra suplementacja, okej. Nawadnianie, ruch, zdrowy sen, okej. To jest wszystko dobre. Tyle tylko, że ja mam problem z takimi ludźmi, którzy nagle mówią, no słuchaj stary, masz raka, to nie idź na chemioterapię, tylko kup sobie tam ziółka z mojej apteczki, prawda? No nie, to ja, wiesz, no i wracając do tej szczepionki, zobaczę. Mam tą przyjemność posiadania znajomych, którzy są już zaszczepieni. Nie wiem, czy chcesz o tym porozmawiać. Możemy porozmawiać o tym jak najbardziej. No to sekunda. Chodzi mi o ludzi, którzy są pracują w służbie zdrowia, którzy pracują w tej służbie zdrowia w Irlandii, w bardzo dużym szpitalu. I są to ludzie, którzy się już zaszczepili przeciwko koronawirusowi, temu SARS-CoV-2, naszemu, który nas ostatnio tutaj tak mocno docisnął. Chodzi mi o to, że na te lockdowny tak już troszkę bokiem wychodzą. I z 1000 osób zaszczepionych, znaczy, które mogły się zaszczepić, no bo to duży szpital, 98% ludzi się zaszczepiło. 1% ludzi przechodził koronawirusa, więc nie musiał się szczepić, a kolejny 1% powiedział, że nie chce, też nie było na nich to w jakiś sposób wymagane. Nikt ich nie nakłaniał. No i pytałem się, jak wyglądają jakieś odczyny poszczepienne, no bo to chyba najbardziej ludzi martwi. Mówię, czy już chipy zaczęły działać i w ogóle. Mówię, że nie. Był na przykład ból ręki, czy jakaś tam podwyższona temperatura, czyli w zasadzie to, czego możemy się spodziewać. Jedna kobieta nie tyle zasłabła, co dostała bardzo wysokiego ciśnienia, ale nie z powodu szczepionki, tylko dlatego, że taka dezinformacja panuje, że w zasadzie jak przyjmujesz taką szczepionkę, to możesz dostać takiego wstrząsu stresu, że w zasadzie to sobie dałem wstrzyknąć, a faktycznie może tamci mieli rację i mnie to zabije. No ale wzięli kobietę na stronę, trochę się uspokoiła, tam nie wiem. No wszystko już jest okej. Okay. Będziemy widzieć, co się będzie działo dalej, bo póki co to było na początku roku, no i za 20 chyba jeden dni mają dostać drugą dawkę szczepionki. Jak jesteś zainteresowany, to będę cię informował, jak tam to dalej wygląda. Jak najbardziej. To, co mówiłeś, że my właściwie będąc w grupie jakiejś tam, nie wiem jak tam jest w Irlandii, ale powiedzmy u nas w Polsce są tam grupa 0, 1, 2, 3, ja jestem pewnie w tej ostatniej i tam skorzystałem z jakiegoś kalkulatora kolejki szczepień, to mi wyliczyło mniej więcej 2024, a 26 gdzieś pomiędzy. Także... No, to brawo. Zobaczę. Jakby to się nie klei z tym, że ktoś
tutaj jakiś spisek uszykował, no bo to byłby bardzo nieefektywny spisek, bardzo taki nieudolny. Masz zdecydowanie dużo racji w tym, co mówisz, i staram się tym argumentem też odpowiadać ludziom, którzy cały czas mówią, że ale Leniuch, ty to jesteś jakiś dziwny, bo ty nie wierzysz w spiski, a popatrz, tyle spisków okazało się prawdą. No to też, że tyle spisków okazało się prawdą, to jest taka figura retoryczna. No, wiesz, dużo teorii naukowych okazało się nieprawdą, ale czy to znaczy cała nauka jest do dupy? No nie. To... Jak ja bym chciał, żeby wszyscy tak myśleli. No właśnie. To, co mówiłeś o tej wolności słowa, to tak a propos ostatnio głośne wydarzenie, to było wyrzucenie Trumpa z Twittera. To jest niesamowite, że gość, praktycznie jeden z najpotężniejszych ludzi na świecie, który chodzi sobie spać z walizką, tak w cudzysłowie powiedzmy, walizką z czerwonym dużym przyciskiem. Na pstryknięcie palcem może zostać wyrzucony, w zasadzie troszkę jak Leniuch z Ankora, tak po prostu. Nie śledziłem całości tej sytuacji, jak to się skończyło. Wiem tylko, że go po prostu zbanowali chyba również na Twitterze i chyba Instagramie. I teraz, czy to jest dobre? No nie wydaje mi się. Mimo wszystko platforma powinna dać takiej osobie jak prezydent, nieważne czy jest to prezydent prawej strony, lewej strony, czy centrysta, jakikolwiek, ale prezydent, który ma jakieś zasięgi i który ma komunikację z tym narodem przez te lata trwania swojej prezydentury, jeżeli na 2 tygodnie przed końcem jego kadencji robi się takie manewry, to albo miał coś za dużo do powiedzenia, albo był niewygodny, albo może faktycznie się bali, że wywoła... Ja nie wiem, powiem ci szczerze, trudno mi to jest powiedzieć. No, dla mnie no Facebook pokazał te wszystkie inne platformy, nie ma wolności słowa, po prostu jej nie ma. Ale wiesz, z jednej strony to jest nie w porządku i to jakby podejrzewam, że większość ludzi się co do tego zgadza, że nie, chyba że jacyś skrajni niesympatycy Trumpa. Ja akurat nie jestem sympatykiem Trumpa i mógłbym powiedzieć, że się cieszę, chociaż nie cieszę się, no bo to jest jednak, to pokazuje, że tej wolności słowa nie ma. Ale z drugiej strony, czy to nie byłoby troszeczkę nie w porządku traktowanie, tak wiesz, jakoś specjalne traktowanie kogoś dlatego, że jest jakąś tam personą, nie? Wiesz, wielu ludzi dostaje bana za coś takiego, wylatuje, czy no nie wiem. Dobrze, ale wielu ludzi nie jest prezydentem kraju. No. Jest personą. Możemy go oceniać z perspektywy nie tyle osoby publicznej już, którą jest wiesz, chociażby jakiś aktor, czy po części nawet my, podcasterzy, ale to jest prezydent. Prezydenta się tak nie traktuje. Nawet są przecież jakieś paragrafy na to, że nie można tam prezydenta obrażać, czy mówić o nim źle, czy stawiać w jakimś fałszywym świetle, na to można iść za to można iść do więzienia, bo prezydent jednak wymaga jakiegoś szacunku. Możemy go lubić, możemy nie lubić. Dla mnie prezydent Trump był absolutnie obojętny, tak samo jak jest obecny prezydent Ameryki. Joe Biden, tak? Dobrze kojarzę. Tak. Jest mi on osobą absolutnie obojętną, ponieważ nie ma realnego wpływu na moje życie. Ja nie żyję w Polsce. Wiem, że Polska ma dużo większe koneksje, jeśli chodzi o handel z Ameryką, jakieś macie wspólne biznesy, a Irlandia raczej nie. Jeżeli wybuchnie wojna, to Irlandia prawdopodobnie i tak będzie neutralna, jeżeli któryś z prezydentów by ją tam amerykańskich wywołał. Nie wiem, ja się staram też tym nie ekscytować, co mnie nie dotyczy, bo mamy taki napływ tych wszystkich informacji, tego wszystkiego, co nam pompują w tych mediach do głowy. Nawet dzisiaj o tym wspominałem na grupie też, że naszej telegramowej, że to teraz jest tak, ja przez 10 lat byłem odcięty od telewizji i od Polaków, którzy się zajmują polityką polską. Ja nie umiem zrozumieć tego zboczenia ludzi, którzy wyjechali na przykład z kraju, z Polski tam 10-20 lat temu i ich poranek wygląda tak, że włączają telewizję i pompują się tym wszystkim, co politycy powiedzieli i oni potrafią to przeżywać cały dzień. I potrafią się kłócić, potrafią, no ja nie wiem, dlaczego? Czego wy sobie to robicie? Ja
że możesz się nie interesować polityką, polityka się zainteresuje tobą. Tak, ale też na które mamy wpływ. A po co się kłócić o rzeczy, na które nie mamy wpływu? Absolutnie. Mm. Tak, tak. Jest dużo racji w tym, co mówisz. W ogóle to jest jakaś taka nasza taka polska cecha, że my strasznie się lubimy o wszystko żreć i konfliktować. Nie wydaje się? No tak, my jesteśmy tak podzielonym narodem. W rodzinie wujek jeden nie rozmawia z wujkiem drugim, bo jeden jest za PO, a drugi za PiS-em, a trzeci to w ogóle komunista wybrał kiedyś Kwaśniewskiego. I czy 500 plus jest dobre, czy 500 plus jest złe i te wszystkie... No, ale po co? Ludzie, ja na początku... Znaczy, powiem tak, lubię sobie pojechać z jakimś wywodem w tych moich mediach, które tam gdzieś tworzę, kiedy widzę takie rzeczy, jak miało miejsce, gdzie za władzy PiS-u jakiś dziennikarz, nie pamiętam już, przepraszam, imienia i nazwiska tego reportera, któremu tam przeszczelili policzek. Kojarzysz może? Tak, tak, tak. No to kategorycznie to za władzy PiS-u to było niedawno całkiem. Cały czas mam władzę PiS-u. Tak, to się dzieje za to było, władzy to było 11 tej, listopada. Tej to było 11 listopada na Marszu Niepodległości. Coś koło tego. I tak wygląda niepodległość i wolność w Polsce, że dziennikarz, ja nie mówię o gościu, który szedłby z cegłami czy koktajlami Mołotowa w policję i czy stwarzałby zagrożenie. Dziennikarz z aparatem w ręce przy władzy obecnej PiS-u zostaje mu przeszczelona praktycznie twarz. No to nie mamy wolności słowa, jeśli o takie. Nie mamy. No wolność prasy, wolność mediów, wolność słowa to jest pierwsze, na czym powinno nam zależeć. To. Tylko żebyśmy się nie. Z drugiej strony, czy sądzisz, że ktoś tak rzeczywiście celowo tak po prostu wymierzył i strzelił w dziennikarza? Czy raczej. Ten pocisk z tego, co podawały źródła, był wystrzelony z bardzo bliska, więc ciężko, wiesz, nie dam sobie, że tak powiem, ręki obciąć, ale no nie strzela się w dziennikarzy, to na pewno. Są, to są takie normy, są kraje bardziej zamordystyczne niż to, co się dzieje teraz w Polsce i jednak dziennikarz to jest dziennikarz. On ma swoje prawa, on może być po tej lub innej stronie. Prędzej się ich prawdopodobnie porywa, kroi i gdzieś wyrzuca do rzeki, ale strzelanie? Nie, nie, nie. I to są rzeczy, które będę punktował. I to nieważne, czy to będzie rządził PiS, czy PO, KO, czy jak oni się nazywają, czy w Irlandii, nawet jak się to stanie w Irlandii, będę też to punktował, gdziekolwiek, bo dla mnie wolność jest bardzo ważna i w zasadzie dlatego jako pierwszy punkt, a mam tych punktów jeszcze 5, podałem to, że obawiam się o wolność słowa i o to, że cenzura nam będzie coraz więcej zabierała. Ja przecież założyłem jeszcze półtora roku temu podcast bez montażu, bez cenzury, w którym autentycznie nie było nic skrojone. Wszystko, jak było nagrywane, szło 1:1 na serwery i nie było cenzury. Każdy przychodził, mówił, co chce. Zależy mi na tym. Po prostu lubię wolność wypowiedzi, lubię wolność słowa. No właśnie, bardzo wielu ludzi twierdzi, że faktycznie, że obserwujemy jakiś wielki zamach na wolność, że to, co wszystko to, co dzieje się na świecie, jakby ma na celu właśnie to. Kurde, no to jest element tych wszystkich teorii spiskowych, że pandemia ma na celu ograniczenie wolności, że wcześniej było, że ci imigranci mają na celu ograniczenie wolności, żeby narzucić jakieś ustawy, specustawy, które zwiększą uprawnienia służb i tak dalej. Nie masz takiej obawy, że to są też troszeczkę takie straszaki, w sensie, że no ta pandemia, okej, jest, zdarzyła się, ale że ktoś to wykorzystuje, żeby wmówić, że ktoś inny chce nas zastraszyć, żeby ograniczyć naszą wolność. No nie wiem, cofnijmy się troszeczkę do czasów tych imigrantów, czy coś się stało z tymi imigrantami, bo jakoś tak chyba to przegapiłem. Czy Europa została zislamizowana? Wiesz co, powiem ci, że poruszyłeś tak szeroki temat. No tak, to jest szeroki temat. Może jeszcze dalej. Pojedźmy do... Bo wszyscy pamiętamy zamach na World Trade Center. Pamiętacie ten zamach?
Wydaje mi się, że wtedy się troszkę zaczęło zmieniać w świecie, który my znamy, bo faktycznie ruszono po naszą wolność na zasadzie takiej, że nagle na lotnisku, ja przyleciałem 2 dni praktycznie przed zamachem na World Trade Center, wróciłem ze Stanów do Polski. I kiedy dowiedziałem się, że jednym z potencjalnych ataków miał być Sears Tower w Chicago, no to powiem, troszkę mnie oblał zimny pot, dlatego że ja w tym Sears Tower byłem jeszcze na piętrze widokowym dzień przed wylotem. Tak sobie pomyślę, że aby mi tam ten samolot wleciał, mogłoby być nieciekawie. Ale zaczęło się od zabierania nam wolności na lotniskach, coraz większego śledzenia nas. Mówisz o islamizacji Europy. Ja myślę, że nawet nie sam problem jest z islamem, bo islam to jak każda inna religia ma swoje czarne strony, czarne karty historii. Ja myślę bardziej, że jest problem z radykałami. Czy ci radykałowie mają aż taki dostęp do tego, żeby zmieniać nasz świat? Czasem jednak zamachy, ten Charlie Hebdo, czy jakiś zamach tam we Francji ostatnimi czasy. Była chyba taka historia gdzieś tam w Anglii, gdzie ktoś tam, kto podawał się za jakiegoś wojownika, chyba Al-Kaidy, ulicy gardło komuś, jakiemuś chyba policjantowi, czy komuś na ten sens. Czy jest... Powinniśmy się bać samego islamu. Powinniśmy się bać raczej ludzi, którzy będą źle wykorzystywani przez może tych, jak oni się nazywają, przywódców swoich religijnych. Aha, nie, no właśnie, to też jest takie, pamiętam kiedyś usłyszałem taki bardzo, bardzo krzywdzący, wydaje mi się, dla ludzi muzułman opis, że nie każdy muzułmanin to terrorysta, ale każdy terrorysta to muzułmanin. Coś na ten sens, to było takie, to jest tak nie fair, jakbyśmy nie mieli, no tak, przecież my w naszej polskiej historii mieliśmy terrorystów i to naprawdę grubych. Norwegia też się przekonała, że potrafią ich obywatele. Ja nie jestem źle nastawiony do nich i uważam, że faktycznie się Europa jakoś nie zislamizowała za bardzo, ale powiem ci jako osoba mieszkająca na zachodzie, że widać taką ich kulturę, że na przykład kiedy idziesz ty ze swoją, przyjmijmy, żoną, prawda? To jak idzie muzułmanie w tych swoich takich szatach, oni mają takie fajne szaty, nie mam bladego pojęcia, jak one się nazywają, on do ciebie się odezwie, powie hello, how are you, czy coś, ale twoją żonę będzie traktował jak powietrze. Absolutne powietrze. I czy pandemia jest po to, żeby wykorzystać to do zabrania nam wolności? Trochę się tego boję, że wprowadzane są regulacje, wprowadzane są prawa, które, jak znamy życie, nie będą później od odwrócone. Nie przyjdzie ktoś, kto powie, okej, nagle możecie to i to, tak jak było przed pandemią, tylko te prawa już zostaną. I tak na dobrą sprawę, była wielka walka z terroryzmem, szukali Bin Ladena, no Bin Laden nie żyje, prawa na lotniskach, jakie były, takie zostały, prawda, nie tylko na lotniskach, no teraz policjant praktycznie może w Stanach chociażby zrobić z tobą wszystko, no i tak, to też jest... No to jest, powiem ci, a nie chcę się uruchamiać, bo to twoje nagranie. Ale wiesz co, jakby tutaj się z tobą zgadzam, masz rację z tym, że są wprowadzane pewne regulacje, które później nie zostają usuwane, rzeczywiście jakby zachowane są uprawnienia dla policji, jakieś zwiększone, czy jakieś, nie wiem, przepisy, że mogą cię podsłuchiwać na telefonie albo coś jeszcze innego. Aczkolwiek ja teraz przedstawię taki swój punkt widzenia, jakby taką ogólną swoją teorię wszystkiego, o którą wszystko opieram, że w większym stopniu to jest po prostu głupota, niedbalstwo i też głupota w takim sensie, że ktoś jest, że ktoś uzna, że a, dobra, to jest okej, to zostawmy to, nie będziemy się z tym bawić już, niż coś takiego, że ktoś siedzi przy, wiesz, jak przy stoliku szachowym dwóch gości, którzy wymyślają, że teraz, że za 2 lata wybuchnie pandemia, oni wprowadzą przepisy, które pozwolą im, nie wiem,
kazać wszystkim zasłonić twarze maskami i to będzie takie straszne ograniczenie wolności, że oni zniewolą to społeczeństwo maskami, nie? Ja raczej widzę w tym wszystkim głupotę i lenistwo i niedbalstwo. Też brak wiedzy, wydaje mi się, tak, bo pamiętam, tak. Politycy jak... są debile po prostu i wiesz, ja nie podejrzewam ich po prostu o takie wyrachowanie. To znaczy, wiesz co, zgadzam się i tak i nie, tylko wróćmy chociażby do tych, powiedziałeś o tym zasłanianiu twarzy. No, pamiętam, jak został wprowadzony w Irlandii ten, nie powiem, że przymus, co raczej obowiązek posiadania tej maski. Oczywiście, jak wejdziecie do sklepu raz tam na jakiś czas i nie będziecie mieli, widzą, że chodzicie w tej masce i nagle przyjdziecie, no i mi się to zdarza, po prostu czasem idę gdzieś, wieczorem się szwendam po osiedlu, tym samym osiedlu, na którym nagrywam podcasty, chodząc z kotem, to idę na przykład tutaj do naszej osiedlowej centry i no wejdę bez tej maski. No, po prostu jej nie mam, zapomniałem, nikt cię za to nie zabije. Prosili, żeby to robić. Okej, okay, ale pamiętam, jak wszedł ten obowiązek posiadania tej maski, to był ogromny taki hurdur, że ojeju, ale przecież my od tych masek wszyscy dostaniemy grzybicy płuc i umrzemy. To ja wam teraz coś powiem. To nie jest tak, że my dostaniemy grzybicy płuc od tego, że my założymy tą maskę. Ile w tym sklepie spędzasz czasu? 5, 10, 15 minut? Góra 20. Mi się chyba jeszcze nie udało 15 minut w masce spędzić. Po prostu idę do sklepu, kupuję co mam kupić, wychodzę, ściągam tą maskę i tyle. Do urzędu idę. Wczoraj byłem w urzędzie też tutaj naszym lokalnym w Slajgu, tam potrzebowałem iść złożyć jakieś dokumenty. 10 minut. 10 minut w tej masce. Naprawdę cię to nie zabije. Ale wiesz, czym jest problem? W ignorancji i braku chyba wiedzy ludzi, co tak naprawdę im grozi. Noszenie tej samej maski przez tydzień, tak? O to ci chodzi? Tak, dokładnie. Nawet wiesz, to jest, że przez tydzień. Ale w jaki sposób ci ludzie tą maskę przechowują? Widziałem na własne oczy maski noszone praktycznie w portfelu między pieniędzmi, w kieszeni, maski, które na przykład gdzieś ktoś wsiada do samochodu, rzuca na posiedzenie pasażera, później mu to spadnie na dywanik tam, wiesz, że z reguły trzyma swoje brudne buty i dawaj tą samą maskę z powrotem na twarz. Nie dalej niż ty. Sytuacja pod sklepem, gdzie słyszałem rozmowę po polsku. Taka kobieta mniej więcej pod 50 z kobietą pod 60 i ona jej, ta młodsza mówi do tej starszej pani, że ja w sumie to chodzę w tej samej masce już trzeci miesiąc i mi nic nie jest. A miała tą maskę tak uflajdaną. No ale jej nic nie jest, prawda? Więc to głupota, że wprowadzili te maski. No, ignorancja, znaczy, i brak wiedzy. To jest tych ludzi, którzy są ignorantami, ale też z drugiej strony, no, też ten przykład od góry idzie bardzo zły. Nie wiem, czy słyszałeś historię ostatnio, że tam synowie jakieś tam, ogólnie jest ban na wszystkie stoki narciarskie i coś tam w Polsce, a synowie jakieś tam minister byli, pojechali na jakiś tam obóz narciarski. I można coś takiego zrobić pod warunkiem, że jesteś zawodnikiem, że masz jakiś tam glade, że jesteś zawodnikiem i trenujesz. No i ona, jak to zostało odkryte przez dziennikarzy, no to nagle się okazało, że oni są zawodnikami. I tam ktoś potwierdził, że te papiery zostały wydane, ale właśnie po tym, jak dziennikarze już to zdemaskowali. Więc to widać, że po prostu ci rządzący to są naprawdę debile i oni, znaczy nie wiem, czy tak powinienem mówić w internecie, bo ktoś to może usłyszeć. Wolność słowa. Ale to po prostu, no, przykład idzie od góry. Tego niedbalstwa, tej ignorancji, tego głupoty i takiego myślenia, że może mnie nie złapią. Także ja się nie dziwię, że ludzie mają różne pomysły, różne jakby, różnie to postrzegają to wszystko. To, co się dzieje z tymi maskami, to jest faktycznie jakaś farsa, nie? Słuchaj, przykład mi znany bardzo dobrze. Nasz przyjaciel potrzebował polecieć do Polski na operację, w sumie operację, zabieg związany tam z biodrem, z nogą, no i potrzebował później rehabilitacji. Rehabilitacji okej, miał od fizjoterapeuty, ale mógł chodzić na siłownię. Siłownię zamknęli.
siłownię zamknęli, ale siłownia wymyśliła, że jeżeli będziesz w 2021 roku brał udział w jakichś zawodach, to możesz podpisać taki papier, że będziesz brał udział w zawodach, jakichś zawodach w 2021 roku i na tej podstawie ta siłownia musiała być dla ciebie otwarta. Na każdą durną regulację rządu tak. ludzie znajdą równie durne wytłumaczenie albo sposób, jak to ominąć, tak, prawda? Ja mówiłem o tym w ostatnim podcaście, też o tych małpkach, że wprowadzi podatki do małpek i ludzie kupują większe flaszki po prostu. Zapobieganie alkoholizmowi skończy się tym, że Polacy będą pili więcej. Brawo rządzący. Ja naprawdę jestem przekonany, że każdą rzecz, za którą rząd się weźmie, nieważne czy polski rząd czy nie, jak przykład Wielkiej Brytanii chociażby, każda regulacja, którą oni sobie wymyślą, że zrobią ją dla naszego dobra, koniec końców odbija się to czkawką tak bardzo, że chcielibyśmy o tym zapomnieć. Nie umiem zrozumieć, dlaczego na przykład politycy nie zrobią tak, że ktoś by mógł tak kandydować i powiedzieć, dobra, ja będę politykiem, ale tylko po to, żeby zająć miejsce tam w tym parlamencie, sejmie, senacie, będę premierem, ale nie będę robił absolutnie nic. Ja myślę, że ludzie by mu przybili pionę i po prostu go wybrali. Dokładnie. Nie będę wam szkodził, nie będę wam pomagał, wy sobie po prostu radźcie sami. Myślę, że to byłby wybrany większością 99% głosów, bo pewnie jeszcze ktoś by wolał jednak, żeby ktoś za niego decydował. No podejrzewam, że tak, że niestety by się znalazło dość dużo ludzi, którzy by mieli inne zdanie. W sensie, że woleliby jednak, żeby ktoś ich prowadził. A dużo ludzi niestety woli, żeby ktoś za nich myślał. I to jest ciekawe, że wolą oddać życie, swoje życie i decyzje w ręce urzędnika, który niekoniecznie coś przeżył. Chociaż te, przecież te całe wszystkie sytuacje z tymi lockdownami, gdzie te biznesy w Polsce, ludzie, przedsiębiorcy, którzy sobie odbierają życie, bo już nie mogą tego wszystkiego zdzierżyć, to są właśnie wybryki polityków. Ale przepraszam, bo chciałem wrócić, jeśli mogę, sekunda. Tak. Powiedziałeś, że uważasz, że politycy to niekoniecznie są na tyle ogarnięci, żeby przewidzieć ruch na 2 lata do przodu, że to jest zaplanowana akcja. Wiesz co? I znowu powiem tak. I tak i nie, bo jestem tego samego zdania, jeśli chodzi o polityków, ale jak z Polakami się rozmawia często, zwłaszcza tutaj ja mam dostęp do Polonii, to bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych teoriami spiskowymi i usłyszałem to w ostatnich miesiącach, że właśnie ta cała sytuacja z pandemią była, to jest oczywiście z jakichś tam bardziej takich spiskowych tematów, ale to mi jedna osoba podawała, że to było wszystko opisywane w jakimś raporcie fundacji chyba Rockefellera z 2010 roku. Oni już to wszystko przewidzieli. No cóż, na tej samej zasadzie mówią, przypisuje się to Billowi Gatesowi, bo on w 2015 na TEDxie wygłosił wykład o tym, że czeka nas globalna pandemia, nie? Ale jakby można się było tego domyślić, no bo jeżeli słuchałeś mojego ostatniego odcinka podcastu, to mówiłem o tym, że jakby są ludzie, którzy się zajmują badaniem tego zagadnienia. Są ludzie, którzy jeżdżą po świecie, wygrzebują nietoperze z dziur w ziemi i pobierają im krew. I oni wiedzą jakby, że takie rzeczy się dzieją, nie? To jest powszechna wiedza tak naprawdę, tylko że no... No słuchaj, pandemie jakby nie było i jakby nie patrzeć, były, są i będą. I po prostu wydaje mi się, że ta pandemia ma to do siebie, że jest okrutnie medialna. Tak, tak. To jest rozwój mediów społecznościowych też. Tak, gdzie nie wejdziesz w informacje, wszędzie jest o tym, że jest pandemia, ile ludzi dzisiaj się zaraziło, ile zmarło. W ogóle taki case, właśnie znowu, sprawdzajcie ludzie wiadomości, wchodzę sobie ostatnio na jakiś tam agregator moich wiadomości, bo używam od Google'a i od Microsoftu, no i jest podane, że 70 osób tam gdzieś nie żyje, prawda? Mm. No to zamyślę, no to srogi wynik, prawda, jak na dobę i to gdzieś tutaj w okolicy, po czym się okazuje, że to były zsumowane osoby z wszystkich hrabstw w Irlandii i to jeszcze za okres tam, nie wiem, przyjmijmy kilku dni, prawda, ale raport dobowy to był, prawda, trzeba czytać, a ja mam wrażenie, że coraz więcej ludzi swoją wiedzę o życiu i o tym, co się dzieje, opiera na tym, że przeczyta nagłówek.
No niestety. Albo góra pierwsze zdanie. To jest tak, że dzisiaj bardzo, bardzo jakby mamy bardzo mało czasu, a bardzo dużo do robienia. I ja przyznam się, że ja też czytam głównie nagłówki, tylko jak mnie coś zainteresuje, to jakby wchodzę głębiej, ale staram się też tak nie impulsywnie nie szerować informacji tylko po nagłówku, a niestety większość ludzi ma chyba problem z taką selektywnością. Dokładnie, ja będę za chwilę badał sprawę tego, czy Pfizer faktycznie oszukał całą ludzkość i ich szczepionka nie jest w ogóle skuteczna. Ja mimo wszystko poczekam z tą szczepionką. Mam na to czas, te 2 lata pewnie miną, zanim tutaj do mnie zapukają. I będę widział, co się dzieje z ludźmi, co i jakie są efekty. No bo powiem uczciwie, i to chyba przyznasz mi rację, gdybyś był na moim miejscu, miał znajomych ze szpitala, którzy się poddali, którzy są proszczepionkowi, którzy się na przykład szczepią co roku też na grypę, ale nagle byś się dowiedział, że z tego szpitala 20% ludzi po szczepionce na przykład coś by im się poważnego stało, to każdemu by się coś zaświeciło w głowie, jakieś światełko. I myślę, że warto być otwartym. Ja mam, znaczy w sensie wydaje mi się, że jakby często jest tak, że szczególnie po szczepionkach, gdzie podajesz tak naprawdę jakiś rodzaj patogenu, który jest albo rozbrojony, albo jakoś zmodyfikowany, że często są jakieś tam reakcje, ale tak naprawdę na przykład, nie wiem, możesz zjeść tabletkę przeciwbólową i umrzeć, nie? To wiesz, różne rzeczy się mogą wydarzyć. To jest organizm, jest bardzo, bardzo złożony, bardzo złożony twór, także... Oczywiście, oczywiście. Ale jeszcze przypomnę, bo teraz tak wszyscy mówią, co byłem osobiście na protestach antyszczepionkowych tutaj u nas w Irlandii, w Dublinie. Też robiłem z tego taką małą sesję na Instagramie, wrzucałem, nawet tam jakiś filmik jest. I teraz jest taki wielki protest przeciwko, bardzo, bardzo duża, bardzo silna była Polonia na tym proteście. I zwróciłem uwagę na to, że ludzie bardzo protestują przeciwko przymusowi szczepień. Ja też bym wolał, żeby one były dobrowolne, te szczepionki, ale podawany argument, że nigdy nie było czegoś takiego wcześniej jak przymus szczepień, dopiero teraz przy COVID-zie nam to wprowadzają, to ja tak chciałem zapukać i powiedzieć, kto z nas chodził do szkoły i było tak, trzeba iść do pielęgniarki, pielęgniarka mówiła podwinąć tam rękaw, zdezynfekowała, dała szczepionkę, wpisała w papiery, nikt o tym nie wiedział, nie było internetu i nie było NOP-ów, znaczy nie było, no nie mówiło się o nich, prawda? Tak. I nie było robienia takiej grandy, a teraz... Znaczy, ale wiesz, to też jest taka kwestia, że kiedyś jakby mobilność ludzi była dużo mniejsza. Nie wiem, jeszcze 30 lat temu były granice, takie podróżowanie, gdzie się nie było taką prostą sprawą i to, że ta pandemia się tak szybko rozlała na cały świat, to jest jednak nowy rodzaj zagrożenia. I znaczy, ja też nie jestem za tym, żeby to było przymusowe, ale obawiam się, że gdyby to było zostawione woli ludzi, to jednak spora część by się nie zdecydowała i to by rodziło jakieś tam komplikacje. Wiesz co, ja ci powiem tak, jak usłyszałem o tym, że będzie to obowiązkowa szczepionka i zacząłem obserwować te protesty właśnie, tutaj no mówię, ja cały czas wypowiadam się tak w skali bardziej tutaj mojej Polonii, czy ludźmi, z którymi się zadaję, to mówię, że te rządy to bardzo źle rozegrały, bo to trzeba było powiedzieć, że to są szczepionki tylko dla Niemców, a Polaków nie będziemy ratować. Dokładnie. To by było momentalnie, co? Niemców? A nam nie dacie i nam się należy pierwszy, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że to jest też taka nasza przekorna natura polska. Ja uwielbiam Polaków za tą przekorną naturę. Kocham ten naród z tego serca właśnie za to, że jest tak, jaki jest, bo dzięki temu to życie jest trochę barwniejsze, bo ona na przykład żyje w społeczeństwie irlandzkim, które jest absolutnie posłuszne temu, co powiedzą w telewizji, co powie premier, co tutaj gdzieś tam pomacha prezydent, specjaliści bez imion, bez nazwisk, nieważne, specjaliści powiedzieli. Ja od początku tej całej pandemii chodziłem do nas tutaj do sklepu, mamy taką bardzo ładną wystawę z gazetami, tam tych gazet jest zawsze z kilkanaście i praktycznie codziennie jak były jakieś fajne, ciekawe tytuły albo gazety zmienione, to robiłem zdjęcia, pompowania tego, jak to bardzo wszystko rośnie i no tych zdjęć do dzisiaj to byłoby już pewnie z kilka tysięcy, ja je tak regularnie usuwam po tym, jak podzielę się już tam czy na grupie, czy ze znajomymi, już sobie omówimy temat, no to usuwam to wszystko, ale
Myślę, że tak jak mówisz, nie było mobilności, nie było tego kontaktu i wszystko było inaczej. Z drugiej strony teraz też to przemieszczanie nie jest jakoś wybitnie ułatwione. Nadal są te zarażenia. Co ciekawe, w Chinach kazali zamknąć ludzi tam na jakiś czas, na tydzień czy na dwa, w niektórych tych rejonach Chin. Oglądałem to na vlogu youtuberki z Chin, Weroniki Truszczyńskiej chyba. I ona opowiadała, jak to tam wygląda na północy kraju u nich, że tam 300 osób nagle zbadali, że ma tam, jest zainfekowany, też nie mówmy, że są chorzy. To są ludzie z pozytywnym wynikiem. Dużo ludzi z pozytywnym wynikiem absolutnie nie przychodzi tego w żaden sposób. Mam znajomych, którzy przeszli koronawirusa z mojego osiedla. Żyją, mają się dobrze. To też na dłuższą rozmowę jest. Może kiedyś poruszę ten temat. I teraz jest sytuacja taka. W tych Chinach kazali tam zamknąć tych ludzi na tydzień. Absolutnie bezwzględny zakaz wychodzenia z domów. Będą tylko dostawy pod drzwi robione, okej? Okay? I to niby ma pomóc. To ja się zastanawiam, dlaczego to na przykład nie działa w Irlandii, która jest absolutnie posłuszna od momentu, jak tutaj wybuchła ta epidemia. Ja mieszkam dość wysoko. Mierzyliśmy ostatnio z Grzesiem z tego podcastu Niecodzienny Audiolog Grzegorza. Są takie specjalne aplikacje, strony internetowe, gdzie można zbadać, na jakiej wysokości nad poziomem morza się mieszka. Ja akurat mieszkam nad oceanem, no ale... Ja mieszkam 44 metry nad poziomem morza. Do mnie trzeba tyle przyjść z miasta. I są ludzie, którzy potrafią starsze osoby w masce forsować tą górkę. Jak absolutnie nikt dookoła nie idzie, bo oni są tak bardzo posłuszni temu, co mówi do nich rząd. I tyle. W skrócie. I teraz pytanie. Jakim cudem w Chinach zamknięto ludzi na tydzień i nagle coś, cały problem znika, a u nas ludzie chodzą w tych maskach, bardzo dużo ludzi jest chętnych do zaszczepienia się, co też się zmieniło wielu Polakom po tym, jak ich odcięli od wakacji, to na początku roku tamtego roku byli absolutnie sceptyczni, oni absolutnie nie wezmą żadnej szczepionki, a teraz się okazuje, że tak po roku to oni i bardzo chętnie tą szczepionkę wezmą, byleby tylko życie wróciło. Taka sytuacja. I teraz tak, w Chinach po tygodniu zadziałało, a w Irlandii praktycznie chodzą w tych maskach, utrzymują ten social distancing i jeszcze się szczepią bardzo chętnie i u nas też liczba zarażeń wzrasta. Nie umiem sobie tego póki co wytłumaczyć logicznie. Możliwe, że w Chinach są jeszcze bardziej wytresowani przez to, że jednak mają tam ten reżim taki komunistyczny i po prostu są jeszcze bardziej stłamszeni. Posłuchaj, bo kończy nam się troszkę czas antenowy. Zaraz tutaj wchodzi Kamil Durczok ze swoim biurkiem. Powiedziałeś o pierwszym z pięciu punktów. Więc chciałbym, żebyś jeszcze tak na szybko powiedział o tych czterech pozostałych rozumiem, zagrożeniach, których się obawiasz. Samotność ludzkości to jest mój punkt drugi. Coraz więcej ludzi samotnych jest i myślę, że to się bardzo źle odbije na psychice ogólnie społeczeństwa. No to widać w statystykach samobójstw. Tak, i myślę, że internet i platformy właśnie do rozmawiania sprawią, że może kilka tych samobójstw będzie rocznie mniej. Oczywiście jak każda osoba już tak w okolicach 30 kilku lat po 40, trochę się obawiam o starość i zdrowie, no bo taka sytuacja ostatnio, no skręciłem kolano i nagle człowiek sobie zdaje sprawę, dlatego tak podałem przykład tam na początku tego prepingu, że nagle sobie człowiek zdaje sprawę, jak dobrze, że jestem przygotowany, że teraz faktycznie mogę przez tydzień, dwa nie wyjść z domu i absolutnie tego nie odczuję, a noga będzie mogła się zagoić, wyleczyć. O to mi chodziło. Dlatego tak prosto mi było podać przykład. Kolejny punkt. Nie wiem, czy oglądałeś taki film Pamiętniki Podręcznej.
Czy kojarzysz może? Pamiętniki podręczne. Coś mi to mówi, ale nie widziałem tego. Była książka i film, to bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Właśnie o tym, tam troszkę tak żyli jak my teraz. W maskach, rząd ci pozwalał wychodzić na zakupy, tylko na tyle, na taki i taki dystans, żeby przejść z województwa do województwa, czy z miasteczka do miasteczka, trzeba było mieć jakiś specjalny glejt. Bardzo mi to przypomina moje podróże do Dublina na początku zeszłego roku, gdzie maszynista się mnie pytał, i o tym też robiłem taki mały reportaż swój na Instagramie, gdzie maszynista zapytał się mnie, a czy moja podróż jest absolutnie konieczna. Ja mówię tak, ponieważ jadę do mojej żony do szpitala, do Dublina. Aha, okej, okay, no to pomyślał, no to możesz wejść na pokład, prawda? Mm. Jeszcze miałem papier, że było śmiesznie na to ze szpitala. Zresztą też były kontrole gardy tutaj, jak się jechało, to też zatrzymywali. No to teraz tak, jako rodzic to się troszkę martwię tym, w jakich czasach przyjdzie żyć mojej córce, no bo ja wiem, że łatwiej nam oceniać, że a my to byliśmy grzeczni, bo teraz to te bachory, to one są takie niegrzeczne i niesforne i w ogóle się nikogo nie słuchają. Wiem, że to jest takie bardzo duże uproszczenie, ale obserwuję też to, że te dzieci mają teraz dużo większe możliwości, ta młodzież, do tego, żeby robić głupie tak. I często niebezpieczne rzeczy. I jest taki, wydaje mi się, upadek norm moralnych, kiedy ja, nie wiem, około 2 czy 3 miesiące temu, też o tym wspomniałem w jednym z podcastów, szedłem sobie po naszym osiedlu, gdzieś tam gadałem po prostu i mijał mnie chłopczyk, Polak, jeden na hulajnodze, a za nim jechał drugi, który w 20 słowach użył chyba z 15 inwektyw i to takich, że to dziecko nie miało chyba nawet 10 lat autentycznie, nie? Dlatego trochę się martwię, w jakiej przyszłości przyjdzie dorastać naszej córce. No i oczywiście to, co każdego rodzica kiedyś czeka, czyli jak to będzie, jak nasze dziecko wyfrunie z gniazdka. Ledwo przyleciało do tego gniazdka, jeszcze kupa czasu przed nami, ale tak czasem człowiek myśli, a co to będzie, jak już wyfrunie i będzie się chciał usamodzielnić. Tak, no, ale ja też czasami o tym myślę, że właściwie mam małe dzieci, tak sobie myślę, że mam małe dzieci, a później sobie przypominam, że mój syn ma 10 lat i to właściwie już jest taki półmetek, no bo za kolejne 10 lat to on już będzie, nie wiem, pójdzie sobie gdzieś na studia w cholerę i już go nie będzie tutaj tak często w domu. Zresztą już za parę lat go nie będzie tak często w domu, będzie nastolatkiem, nie? No tak, nie będzie go w domu i też będzie myślenie, a co to dziecko robi? No ja sobie tak dopiero teraz zdałem sprawę z tego, co musieli czuć moi rodzice, gdy tam ja wychodziłem i wróć tam o 10, ja tam jeszcze nie było telefonów komórkowych, a gdzieś człowiek utknął na drugim końcu miasta za 15, 10, zanim się zjawił do domu. No i ci rodzice, którzy musieli przechodzić jakąś delikatną palpitację, czy ten ich dzieciak wróci cały i zdrowy. No powiem szczerze, a teraz przynajmniej będziemy mieli jakieś narzędzia do tego, żeby to dziecko miało ten telefon, czy jakąś tam opaskę, bo pewnie za 15 lat to już będą telepatycznie się te dzieci z nami kontaktować. Jakoś. Nie wiem, ja uwielbiam to, że ta technologia idzie tak do przodu, że są te badania naukowe, że to wszystko pchamy do przodu, bo ludzie też tak nie doceniają tego, bo mówią, taki pierwszy zarzut ludzi, że ej, ale przecież tą szczepionkę wymyślili tak szybko. No dobrze, ale nad tą szczepionką nie pracował teraz, nie wiem, jeden Staszek gdzieś tam czy Zbyszek, czy inny Kazek gdzieś tam w jakimś laboratorium w Polsce, tylko tak naprawdę to już są ogromne pieniądze, ogromnych koncernów, przepraszam. Gdzieś usłyszałem ostatnio, tak, w nocnym radiu, których polecam, jest fantastyczne radio, super rozmowy, to usłyszałem tam właśnie w rozmowie, jak jeden z prowadzących mówił, że Pfizer ma budżet chyba roczny podobny do Litwy? No ale o jakich my pieniądzach mówimy, prawda? Litwa też nie ma jakiegoś, nie wiadomo jakiego budżetu, nie? No dobrze, tyle tylko, to jest że kraj w ogóle, skoro... Litwa. Litwa utrzymuje, wiesz, jakieś wojsko, jakieś służby i w ogóle, a tu mówimy o jednej korporacji, więc... Ale z drugiej strony korporacji, która stworzyła Viagrę, nie? To jest no właśnie też o tym siła. Było, że też było o tej Viagrze i też było o tym, że z drugiej strony dodam od siebie, no też komputery, które teraz mamy już
no, troszkę lepiej działają niż to, na czym wynajdywano leki 20 lat temu. Tak. Popatrzmy sobie, ja mam ten fart, mam 37 lat, a w wieku 6 lat dostałem swój pierwszy komputer. No to zostałem informatykiem, inaczej być nie mogło. I tak to się teraz dzieje, że ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że jakieś obliczenia firma robi szybciej niż tam 20 lat temu. No może dlatego, że teraz jakieś wzory chemiczne możemy wrzucić po prostu tej naszej sztucznej inteligencji i ona po prostu z tego coś wyciągnie. No, kiedyś to twoim głównym problemem było nastawianie kasety w Commodore. Tak. Także, no to jest ciekawe. No, ja raczej stawiam, prosiłbym ludzi, żebyście patrzyli w stronę nauki. Oczywiście sceptycznie. Patrzcie na ręce lekarzom, wszystkim specjalistom. Przede wszystkim weryfikujcie, co mówią, ale bardziej słuchajcie tych ludzi niż tych, którzy wam mówią, że za pomocą tam, nie wiem, koniczynki z ogródka danego lekarza wyleczycie się z raka, bo no to się może nie udać. No dobrze. Dzięki za znalezienie czasu. No to cała przyjemność po mojej stronie. Nie, ja bardzo dziękuję. Po mojej. Ja bardzo dziękuję i polecam się na przyszłość. W ogóle tak mi się fajnie z tobą gada, że może choć kontynuujmy już poza właśnie, nagranie. Właśnie tak, właśnie tak pomyślałem, że może nie skracać już tej ostatniej części, tylko dograć w kolejnych dniach jakieś kolejne części. Ale myślę, że jeżeli będziesz tylko chciał, to możesz gościć częściej w moim podcaście, bo bardzo chętnie czekam. Bo dobrze się rozmawia, a też mamy takie podobne spojrzenie na wiele tematów, mam wrażenie. Znaczy to może nie jest dobre, bo może powinniśmy mieć różne spojrzenia i się sprzeczać, żeby jakby była jakaś tam różnica zdań. A tutaj... Znaczy sprzeczać się możemy, tyle tylko, że... Ale wiesz, to jak sobie tak potakujemy, to jest trochę jak TVP1, nasza telewizja publiczna, nie? Że zapraszają swoich gości i oni się zgadzają na wszystko i to... Tak, wiesz. Tak, ja lubię, ale wiesz co, tutaj jestem na twoim terytorium i tutaj chcę być bardziej grzeczny. U siebie jestem bardzo niegrzeczny. Ja nawet ostatnio taki opis zrobiłem u siebie na kanale nowym, który powstaje, że bardzo często na potrzeby dyskusji zmieniam strony i prowokuję do tego, żeby było ostrzej. Tak, ja lubię bardzo przejść na potrzeby dyskusji na drugą stronę i punktować tam, gdzie, no chociażby na naszej grupie, gdzie mam bardzo dużo ludzi prowolnościowców, a ja często wbijam i mówię, słuchaj, ale na przykład socjal jest dobry w tym i w... No i dawaj! No ja mówię, że to, że jest opieka socjalna dla osób takich i takich jest czymś złym i że nie powinniśmy na nich płacić. Wolnościowców im coś takiego powiedzieć, to dawaj, od razu się włączasz, że tak, ale to wszystko powstaje przez to, że państwo nam reguluje, no i toczą się dyskusje czasem trwają. Środowiska wolnościowe słyną z tego, że zazwyczaj się sprzeczają pomiędzy sobą, kto jest większym komuchem, nie? Wiesz co, może, ja mi się wydaje, że środowiska wolnościowe mają to do siebie, że bardzo fajnie się komentuje rzeczywistość i to, jak bardzo powinno państwo się od nas odpierniczyć w momencie, kiedy się siedzi na socjalu. A znam takie przypadki, a w Irlandii jest to ogólnie bardzo powszechne, gdzie ludzie, dużo znam ludzi, którzy są takimi zapalonymi wolnościowcami, takimi, że wolno z tym państwem, ja nie chcę płacić składek. Ostatnio nawet miałem tak w rodzinie taką rozmowę, gdzie było święte oburzenie, że o, ale dlaczego tak jest, że jak ktoś zachoruje, to przez pierwszy tydzień nie dostaje żadnego świadczenia i dopiero po tygodniu, a przecież często jest tak, że na przykład mamy jakąś tam lekką chorobę i po tygodniu wracamy do pracy i przez tydzień nie było nam płacone. I człowieku próbuje i mówię, ale słuchaj, jeżeli ty chcesz, żeby państwo zwiększyło dla ciebie świadczenie socjalne, oznacza to, że po prostu weźmie ci więcej z twoich pieniędzy, które płacisz. Czyli będziesz po prostu płacił więcej albo płaciła więcej podatków. Nie przebijesz tej ściany. Nie dasz rady. Nie. Tak to nie działa, prawda? Ja tak lubię. Ja bardzo lubię prowokować, ale tutaj jestem gościem. A w gości nie trzeba być grzecznym. Przynajmniej miłym i nie być chamem. Dobra. Tak jak mówiłem, muszę już kończyć, bo jeszcze czeka mnie czytanie właśnie z dziećmi. Muszę tutaj, wiesz,
dbać o kontakty, żeby coś tam nie chodziło i nie szlejało się, nie sprzedawało narkotyków. Jeszcze raz ci dziękuję i już w tej chwili zapowiadam, że jeszcze cię zaproszę, bo na pewno będziemy jeszcze mieli dużo ciekawych rzeczy do obgadania w przyszłości. I jestem w kontakcie. Jeżeli przeszkadza ci, że jest nie twój teren, to możemy jakiś neutralny teren kiedyś... Nie, mi absolutnie nie przeszkadza. Ja po prostu chcę stworzyć teren neutralny, czyli jakiś taki podcast, wiesz, kooperacyjny, zupełnie jakby... Wiesz, o co chodzi. Tak, wiesz, absolutnie rozumiem, ale mi to nie przeszkadza, a nawet mi się podoba. Jak czasem jestem grzeczny i miły, to też, aż chętnie sam posłucham, jak brzmię w ten sposób. Także nie mogę się doczekać publikacji podcastu i będę sobie wyczekiwał i odsłucham. Warto też czasem pogadać na spokojnie, a nie tylko wbijać szpilki. Profesor Leniuch, tak jak mówiliśmy, radiodialog.pl, tam są wszystkie podcasty. Wszystkie twoje podcasty tam są, czy... Tak, tam trafia wszystko, ale jeśli ktoś chciałby całą moją taką internetową twórczość, to ja stworzyłem sobie kiedyś taką platformę Wiejaczka Media, wiejaczka.com. Jak wejdziecie, tam jest wszystko, co ja robię, bo teraz żyjemy w takich czasach tej właśnie wolności słowa, której nie zabezpieczył sobie Trump. Zbudujmy sobie swoją platformę. Jak nas wytną wszędzie, to przynajmniej znajdziecie tam informację u swojego ulubionego vlogera, podcastera, czy blogera, czy jakiejś osoby, którą tam śledzicie, chcecie jej słuchać. Jak zostanie wycięta, to przynajmniej zawsze znajdziecie ją na jej własnej stronie. Myślę, że to jest bardzo dobre posunięcie i polecam każdemu. Dokładnie. A ty masz już swoją stronę, tak... Ale taką regularnie, że tam wszystko masz zabezpieczone w razie czego? To znaczy, no nie. Znaczy, to jest strona tylko i wyłącznie podcastu. Ja tam jeszcze robiłem różne inne rzeczy. Też jakby o tym wspomnę niedługo przy okazji dwurocznicowego odcinka. Też wspomnę o czymś, ale to nie uprzedzajmy faktów. Jasne. Wszystkie te linki ja oczywiście dam w opisie, także jak ktoś będzie chciał odszukać te strony, o których profesor Leniuch wspominał, to one będą w opisie gdzieś tam podlinkowane i tam będzie można sobie znaleźć. Dziękuję bardzo. No, bo to była przyjemność. Dzięki. Jeszcze raz. Polecam się na przyszłość. Jeżeli będziesz miał ochotę, to parę dni wcześniej daj znać. Ja poproszę żonę, żeby się córą zajęła i na medal się spisała.